Ponad 60% badanych ocenia cyfryzację służby zdrowia jako niedostateczną. Nie we wszystkich placówkach jest dostępna e-rejestracja, czyli coś wydawałoby się bardzo podstawowego. Nawet taki aspekt cyfryzacji służby zdrowia jak telefoniczne umawianie wizyt jest oceniany dosyć negatywnie według mnie. E-recepta, e-zwolnienia to coś, co też na co czekają nasi obywatele. Jak się okazuje, najbardziej popularną formą tych nowoczesnych form kontaktu lekarza z pacjentem jest dzwonienie, umawianie się na wizytę. Jednak już te bardziej zaawansowane techniki, jak rejestracja online czy korzystanie z aplikacji mobilnych, nie jest już aż tak popularne. Blisko 60% ankietowanych lekarzy wskazało, że rozwój telemedycyny pozytywnie wpłynie na życie społeczne zarówno ich, jak i Polaków. To, co najbardziej ułatwiłoby mi pracę codzienną, byłby dostęp do elektronicznej historii pacjenta, jego historii medycznej. Dokumentacja pacjentów często nie jest pełna. Często w obrębie jednej przychodni pacjent ma oddzielną kartę u lekarza rodzinnego, oddzielną kartę u kardiologa, oddzielną u pulmonologa i ja nie wiem, jakie leki ordynuje pacjentowi lekarz, który siedzi w gabinecie za ścianą. Gdyby poziom cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia został podniesiony, znacznie zredukowalibyśmy przede wszystkim kolejki w przychodniach do lekarza, a także znacznie byśmy skrócili czas poświęcany przez lekarzy na sprawy administracyjne kontra czas na badanie i zajęcie się pacjentem.